Raz, dwa, trzy, bum. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii. Sytuacja jest opanowana, wydaje się stabilizować. Część gratów już rozebrałem. Jeszcze ich nie odniosłem na miejsce, bo pulverizera używam. To jeszcze się wstrzymam. UPS tak jakby już był, można tak powiedzieć. Jest w tej chwili taki... Czy zrobić by go większego? Wiecie co, nie wiem, musiałbym się zastanowić, bo wtedy to muszę wszystko przebudować, bo ta dźwignia chyba nie pozwoli na obsługę kilku kostek naraz. A nawet jeśli by pozwoliła, to wtedy mogłyby następować jakieś problemy z przepływem energii tak naprawdę, bo wtedy wszystkie by działały naraz, albo wszystkie by nie działały naraz, więc na przykład w momencie, kiedy by je rozładował wszystkie trzy do połowy i wyciągnął dźwignię, to naładowałaby się tylko ta na dole, a te już by się nie chciały, więc to raczej jest słaby pomysł, ale to jak najbardziej działa. Piece na razie zostają, miejsce w skrzynkach trochę przesadziłem, nie jest nam takie potrzebne. Nie jest nam potrzebny aż w takiej ilości w tej chwili. Już myślałem, że będzie gorzej. A w dzisiejszym odcinku trochę posiedziałem na świecie testowym. Poeksperymentowałem i jestem skłonny zrobić w tej chwili, przynajmniej tak mi się wydaje, już obwód sterowania do reaktora. Przynajmniej ten obwód taki kontrolny. Bo chyba wymyśliłem, jak to zrobić. I w tym celu będziemy potrzebowali trochę żelaza, ale tylko troszkę, ponieważ musimy zrobić te takie śmieszne gatey. Gatey buildcraftowe. Okazuje się, że one bardzo fajnie w tej chwili współpracują już z... Jeszcze barwnika. Już bardzo fajnie współpracują z termalem, już nie ma najmniejszego problemu, nawet ciekawe rzeczy można robić, a w ogóle to będę musiał się nimi poławić, bo Buildcraft w tej chwili ma bardzo, bardzo dużo ciekawych nowych rzeczy. Już inna sprawa, że bramki straciły tekstury, bo coś tam się zmieniło, muszę się nad tym pochylić. Również, ale co tam, red, blablabla. A się okaże, że nie mamy red dye'a. Chyba nie mamy Rose. Mamy Rose Reda. Red. Ciekawe, wszystko wyszło. Niesamowite. Gdzie by wytrzasnął czerwony barwnik? Na pewno będzie coś na spawnie. Mi się wydawało, że ja miałem tutaj bardzo dużo swego czasu. Nie będzie na spawnie, będzie na pewno gdzieś u mnie na czubku góry. Tam na pewno, tam zawsze, zawsze coś się znajdzie. Na spawnie swoją drogą, ale tutaj nie będę podbierał. Wow, drzewo mi wyrosło. Dobra, moje światy jest kraftowe. No właśnie. Poppy. Się nazywa Poppy? Popy. No, jak popy, to popy. Lecimy, wracamy. I chyba to od razu pójdzie w pulverizer. W takim układzie. Część. Cieszę się, że przywróciliśmy sobie zasilanie. Tak teraz schodzi. Wszystko się sprowadza do tego, że bardzo dobrze, że się tak stało, bo będziemy mogli już teraz bez problemu. To może za chwilę. To wrzucimy. Bawiłem się również z tymi augmentacjami. Wymieniłem redstone'owe sterowanie na secondary reception coil, czyli dwa razy szybciej chodzi. Śmieszna sprawa, można sobie inaczej maszyny konfigurować w tej chwili. Jak dla mnie bomba. 32. Zmieniłem całą rudę redstone'u, którą znalazłem u siebie. Głównie dlatego właśnie, żeby... Nie. Red pipe wire zrobimy. Ale dosłownie dwie sztuki. Gdzie? Śpieszę się gdzieś, dokądś, po coś. Dobra. Mamy małe disco, 16 pipe'ów. I teraz... Dajcie, potrzebuję dwie bramki, tak naprawdę. Udało mi się to wszystko sprowadzić do dwóch bramek. Dosłownie, to jest niesamowita sprawa. Project Red też jakieś kosmiczne łynki. Nawet nie wiedziałem, że już w tej chwili się to daje. To na świecie testowym. Ile zrobiłem?
Jedną, dwie. Na świecie testowym mi to wyszło, a tu widzę, że mamy problemy z zasilaniem. Coś, wydajność energetyczna na łączach spada. Te flux dukty najwyraźniej są za słabe. Tak, teraz dla odmiany są za słabe. Endera jojowe dawały radę, a te są za słabe. No cóż, dużo nie będę craftował. Dosłownie tylko dwie bramki. Tylko tyle jest nam potrzebne, więc na razie to się może zmyć. Kuję w oczy brak tekstury. Następnie potrzebujemy... Będziemy musieli skraftować kilka bramek logicznych. AND gate'ów na początek. AND gate. What the hell? No co jest z zasilaniem? Co się dzieje? Słuchajcie. Coś dziwnego. Reaktor nawalił? O co chodzi? Czy ja mam? Mam. To się przyda. Coś mi nie domagają prawdopodobnie z tego, co rejestruję. Mam problemy z bramkami. Z bramkami, z baterią. Bo już nawet w międzyczasie się rzuciłem na baterię i tak jak widać, no co, to jest naładowana. Tesseract, Send Energy, Send Only. To co się stało? Gdzie ta energia poleciała? Jest naładowane. Tu się ładuje. Tu się ładuje. Coś się, kurczę, przycina, słuchajcie, z tym systemem. Zasadniczo... Kurde, ciężko na tym łapy położyć. Zasadniczo sytuacja wygląda tak, że z tego energy cella... Nie, tu jest wejście, to jest pierwsza kostka i energia przepływa przez nie tak, tak, później na górę, później na dół, później na górę i później znowu na dół i stąd jest dopiero wyjście do bazy. Tesseract wygląda, że działa w każdym razie. My ten układ tych kostek niestety będziemy musieli zmienić, bo on mi nie pasuje, jeśli chodzi o sposób, w jaki chcę podłączyć ten system sterujący. Będziemy go opierali tym razem no, na tym, co się da, czyli wyciągniemy nasze obwody logiczne, czyli wszystkie bramki, ojojoj, wszystkie bramki, których będziemy potrzebowali. Chętnie bym już je wyciągnął, ale tutaj coś jest nie tak. Nie dostajemy zasilania na AE. O, a teraz dostajemy. Nie wiem, coś się stało. Tak, jakie mamy bramki? Mamy NOT gate'a, owszem, jedną będziemy potrzebowali, ale mimo wszystko będziemy potrzebowali jeszcze kupę innych rzeczy. Czyli bierzemy circuit plate'y. Plate. Katody. Z czego by tutaj jeszcze zrezygnować? And gate. Anody, katody, plejty. Katod nie mamy. Nie mamy plejtów. No to trzeba dorobić. Te rzeczy mi wyszły najwyraźniej jakiś czas temu. Sticks. Tak. Zresztą nowe pochodnie. Zawsze w cenie. I teraz tak. Żeby zrobić katodę, potrzebujemy plejta i czerwoną pochodnię. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, powiedzmy, niech będzie. Żeby zrobić anodę, potrzebujemy 3 i redstone'a. No, redstone mi wyszedł. Przynajmniej teraz już się nie muszę martwić, że mi zabraknie. Zdecydowanie udało nam się nakopać bardzo dużo, a to, że w Pulverizerze jeszcze dodatkowo żeśmy pociągnęli trochę, to jest w ogóle super. I Conductive Plate, trochę mało wyszło. Jeszcze będziemy potrzebowali Lever, sztuk raz. I dobrze, w pierwszej kolejności AND gate'y, czyli
conductive plate. Tu dwie sztuki. Będziemy potrzebowali dwóch sztuk. Raz, dwa, katody. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, anody, raz, dwa, raz, dwa. I mamy dwa AND gate'y. To bardzo dobrze. Teraz potrzebujemy NOT gate'y. I one były trochę prostsze, zdecydowanie były trochę prostsze. To jest jeden conductive, jedna anoda. Bardzo dużo tych katod widzę tutaj wychodzi. Tak, tak, to jest katoda. Przez chwilę nie widziałem. Dwa również, dwie sztuki również nam będą potrzebne. Się troszkę rozpędziłem. Już myślałem, że jedna wystarczy, ale nie. Jeśli chodzi o jedną sztukę, będziemy potrzebowali repeater. Oczywiście ten projekt rydowy na początek. On jest trochę bardziej złożony, bo to jest conductive plate, dwie anody i dwie te. Dobrze. To jest. Ciach. Oraz RS to glacza. To glacza. Akurat to glacza. R. To jest proste. To jest bardzo proste. Po to nam była właśnie jedna sztuka dźwigni. I conductive plate'y się nam skończyły. Słuchajcie, to teraz tak się zastanawiam. Może od razu machnąć kilka dodatkowych, prawda? Redstone. Ciach. Circuit plate, conductive plate, bo one się przydają. Czyli tak, to możemy już wszystko odłożyć. To nam nie będzie potrzebne. Reston torch na razie również. Invar ingoty, tego nie jestem pewien. Nie jestem pewien, ile będziemy mieli energii celi dodatkowo do zrobienia. Mamy gate'a. Teraz potrzebujemy zrobić rurę. Pipe. Rurę buildcraftową, właściwie też dwie sztuki. Z jednej będziemy potrzebowali, no właściwie to jest tak, potrzebne są glass pane'y, cobblestone, cztery sztuki, jeśli dobrze pamiętam, oraz gravel będą dwie sztuki. Tu będzie grane tak zwane structural cobblestone transport pipe, trochę przesadziłem, ale będzie structural pipe, dwie sztuki, właśnie na podkładkę pod nasze bramki. Bo co by tu jeszcze zrobić? Potrzebujemy wire, redstone'owego wire, redstone'owy red alloy wire. Tak, trochę go weźmiemy. Tutaj jeszcze się zastanowię nad tym, jak to podłączyć, bo trochę nam brakuje różnych gratów. Ja spojrzałem jeszcze na te tekstury, o co chodzi z Project Redem, dlaczego one tak dziwnie wyglądają. Czyli mamy tak, to mamy. Co jeszcze nam będzie potrzebne? Tak naprawdę, no myślę, że to chyba będzie wszystko. Dirtu się, mamy dirt. Cobblestone możemy odłożyć, to będzie nam potrzebne. Cel. Wiecie, nie wiem, nie jestem pewien, jak to zrobić. Dobra, się coś wykombinuje. Też nie, strasznie mi brakuje baterii multiblokowej, słuchajcie. Naprawdę AIO było fajne pod tym względem. Nie zmartwiłbym się, gdyby ta Thermal Expansion w którymś momencie też wpadł na coś takiego, żeby była taka jedna wielka energy celka. O, ale by było super. Ale dobrze, to mamy. Powiedzmy, że będę potrzebował jeszcze tych takich śmiesznych fluxoidów. Flux, leadstone, hardened flux duct. Może być, nie, może niekoniecznie aż tyle, ale na pewno będą potrzebne. I teraz coś jeszcze? Nie, chyba nie. Dobra, możemy się udać w stronę, tu będzie trzeba kolejny tesserak dołożyć, żeby od zasilanie odgruzować. Ewentualnie się zastanawiam, może w podziemiach, korzystając z okazji, że już nie musimy tak bardzo tych, chociaż tesserak chyba to nie wyjdzie, wiecie?
bo jak sobie pomyślę, że będziemy musieli ferrous metal kopać w dużej ilości, to mi się tak trochę odechciewa, żeby zrobić hardened duct. Dobra, ten reaktor chwilowo działa, to niech sobie podziała, niech się pokręci. Może zrobimy coś inaczej. Dobra. Tak. Kostki się troszkę naładowały, przynajmniej nie wszystkie. Wszystkie, nie wszystkie, ale niektóre. Wszystko musimy rozebrać, bo to nam nie pasuje. Pomysł miałem taki, żeby kontynuować założenie tej baterii, takie jakie miałem poprzednio, ale w momencie, kiedy zrobiłem już prototyp działający sterowania na świecie testowym, to niestety tak doszedłem do wniosku, że to jednak będzie problem stwarzało i dlatego musimy w ogóle zmienić koncepcję baterii. Ona nie będzie taka, jak to do tej pory żeśmy sobie wymarzyli, niestety. Może trochę szkoda, może z drugiej strony może trochę nie szkoda. Będzie trochę mniej pojemna, ale za to będzie bardziej praktyczna. Mam nadzieję. I zrobimy tak. Ustawmy wszystkie baterie w rzędzie. Na początek. Tak, tak, tak. Ile nam ich jeszcze zostało? Shit. Dobra, no to będzie drugi rządek. Bardzo dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak naprawdę przydałby się trzeci rządek. Ale tu chyba będziemy się musieli cofnąć po więcej celek. Ile nam zostało? Potrzebujemy jeszcze raz, dwa, trzech sztuk. Chyba że inaczej to rozegramy. Potrzebna nam jeszcze jedna energy celka. Prawda? Teraz żałuję, że nie podciągnąłem tutaj jeszcze magistrali do Applied Energy Sticks. I czy coś jeszcze będę potrzebował? Nie. Zrobimy to tak trochę śmiesznie. Zostawimy te lampy. Teraz nie wiedziałem, czy one nam będą w tym miejscu potrzebne tak naprawdę. Fajnie, fajnie by było, gdyby one jednak były, ale tego. Oh shit. Teraz właśnie nam się przyda zapasowe zasilanie. Będzie ultimate test. Ile tam? Jedną energy cellę, tak? Wow. Zacząłem się. Działa? Działa. Cel. Jednego redstone energy cella oraz inwar ingoty. Inwar ingoty. Od razu sobie skraftujmy tutaj wszystko. Ciach, jedna sztuka. Czyścimy. Dobra. Tyle na razie w tym temacie. Przejdźmy do konfiguracji. Jeszcze jedną ważną rzecz. O tym zapomniałem na śmierć. Będą nam potrzebne dwie rzeczy tak naprawdę. Po pierwsze muszę odzyskać piłę. Diamentową piłę oraz jakieś coś jasnego, może planki birchwoodowe. Nie sądzę, żebym aż tyle ich potrzebował, ale mimo wszystko je weźmiemy. Dobra, zostawmy to zasilanie, gdyby się okazało, że jest potrzebne. Zastanawiam się, czy miałoby dużo sensu stworzenie takiego panelu z zasilaniem awaryjnym, włączanego zdalnie, na przykład właśnie z bloku reaktora. Prawda? To mogłoby być przydatne z jednej strony. Z drugiej strony, jaki to miałoby sens, że jest to zasilanie awaryjne, bo tak to w tej chwili. Chociaż może zrobić to zasilanie awaryjne z bloku reaktora włączane na czasówce, tak jak obwody. To by nie było głupie teraz, tak jak o tym myślę. Na razie. Odkręcę się kostką. Na razie nie mamy specjalnie. Dobra. Frame. Shit. Co się z tego robi? Jeszcze potrzebujemy tego. Conductance coil dopiero będzie cholera. Dobrze się składa, że się cofnąłem, bo jeszcze się okazało, że zapomniałem śrubokręta, który byłby bardzo nam potrzebny. No i dobra, mamy naszą ścianę płaczu. Musimy zresetować wszystkie te
wszystkie te komórki, żeby po prostu było wiadomo, o co chodzi, na czym stoimy. To może nam chwilę zająć, ale musimy najpierw zdecydować tak. Jak będzie działał ten nasz system? Znaczy, to nie musimy tego zdecydować, bo my to już dobrze wiemy. System logiczny będzie się opierał na różnicy potencjałów między pierwszą komórką a ostatnią komórką. Ta będzie ostatnia, bo tak, zdecydowałem, ta będzie pierwsza. Więc tu od razu wykorzystamy trochę pustej przestrzeni, która nam powstanie tutaj z tyłu. Będziemy się tym bawili w ten oto sposób. Ta będzie pierwsza, czyli wejście do niej będziemy mieli od spodu na niebiesko, a wyjście będzie do góry. Wyjście będzie do góry, ta będzie drugą komórką, czyli wejście będzie od spodu, wyjście będzie do góry, później ta będzie miała wejście od spodu, wyjście będzie w lewo. I tak dalej, i tak dalej. Ja to sobie zaraz szybko ustawię. Wzorek zrobimy taki. Zresztą tam zaraz ja z tym wzorkiem zrobię. Teraz zaraz ktoś powie, hej Kary, ale tutaj nie będzie przepływu. Zaraz zrobimy ten przepływ, spoko. Musimy najpierw dorwać się do tych konduitów, fluixductów, tych harnenet fluixductów, które żeśmy sobie wzięli. Właśnie między innymi w tym celu. Musimy to w ten oto sposób zmostkować, ale zmostkować to tak, żeby one się ze sobą niekoniecznie stykały. Dzisiaj to jest też fajna funkcjonalność nowa, której wcześniej nie było. Więc tak, jak to było, tu już jest zrobione. Tutaj wejście jest z prawej, wyjście jest z lewej. Tutaj wejście jest z prawej, wyjście jest z tyłu. Tutaj jest wejście z tyłu, wyjście jest z lewej i tak dalej. I w ten oto sposób połączyliśmy te takim mostkiem obejściem. Dlaczego aż tak dziwnie zmostkowaliśmy, to się za chwilę wyjaśni. Czy się za chwilę wyjaśni? No to jest bardzo dobre pytanie, wiecie, bo kurczę, tego fragmentu nie przemyślałem za bardzo. Albo zrobimy jeszcze, może inaczej? Dobra, nie ma, może to jest tak, tu będzie to. Tu będzie tamto. Próbuję to rozkminić, żeby nie było wpadki takiej głupiej. A, i jak widać, te energy cele teraz są przezroczyste. Tak, teraz są przezroczyste. Dobra, bierzemy nasze bramki, umieszczamy je jedną tutaj. Rzeczywiście, żeby nie było też, ten blok musi mieć z tyłu interfejs włączony, inaczej to nie zatrybi. Ten też będzie miał włączony interfejs z tyłu. Ustawiamy te bramki na tutaj, w tym przypadku, jak ja to zrobiłem wtedy? High energy, low energy stored, emit redstone signal. Dobrze, tutaj również robimy to podobnie. Low energy stored równa się redstone signal. Czyli chcemy, żeby ten układ włączał się w pierwszej kolejności, kiedy ta będzie pusta i ta będzie pusta. W praktyce to będzie działało tak, że ta w momencie, kiedy się zacznie opróżniać, już jest traktowana jako low, więc ta jedna ostatnia nam się nigdy nie powinna teoretycznie rozładować. W każdym razie jedziemy dalej. Teraz nam się przydadzą nasze pocięte birch woody. Tylko ile by ich tutaj zrobić? Potniemy ich taką masakryczną ilość, że ho ho. Ale nie covery. Potrzebujemy tak zwanych paneli. Następnie, tu by się właśnie przydało zterraformować odrobinę tą okolicę. Bo będziemy przemieszczali się w kilku płaszczyznach tutaj teraz, panie i panowie. Musimy te domki. Dobra. Jakby to jeszcze. O, tak. Ok. Dobra. Teraz mamy panel. Umieszczamy go tu, tu,
tu i tak, oraz w tej płaszczyźnie. Już widzę, że będzie problem. To odrobinę nie przy ten. To, ten fakt nie został przemyślany chyba. Jeszcze tylko, wiecie, może sprawdzimy jedną rzecz. Red Alloy Wire. No, ta bramka chyba działa w obrębie tego bloku. Nie wiem, czy wystaje poza kolejny blok. Nie, tu już nie wystaje. Ale tutaj działa, więc to będziemy musieli jakoś za chwilkę inaczej rozwiązać. Myślę tutaj o tych konduitach. Chyba jednak nie obejdzie się bez zrobienia dwóch energy celi. Bo inaczej to nie będzie dobrze wyglądało. Czyli tak, dobra. Na razie zrobimy obwód logiczny, a potem się będę zastanawiał. Czyli mamy tak, tak, tak. O, w ten oto sposób. Następnie, którędy bliżej do reaktora. Tu jest całkiem blisko, prawda? Robimy następujący mantyk. AND gate, sztuk. Dwie. Umieszczamy. Uwaga, uwaga, teraz trzymajcie się swoich krzeseł. Jedną tu, drugą tu. Kto wiedział, że się tak da zrobić, nie? Z czego jeszcze ustawiamy tego AndGate'a tak, żeby miał tylko dwa wejścia. I tego również dokładnie w ten sam sposób. Wyjście musi być tutaj w tą stronę. Umieszczamy kolejne dwa fragmenty. I następnie umieszczamy repeater tutaj do góry, obracamy go teraz wyjściem w stronę reaktora i możemy od razu ustawić nawet na 4 tiki tak naprawdę. Teraz tutaj umieszczamy, gdzie jest nasz not gate jest tutaj. Możemy go umieścić tutaj, może jednego, drugiego umieszczamy tutaj, to jest konieczne. Teraz musimy całość obrócić, tak żeby pasowało. Tak, jeszcze możemy zrobić tak, żeby miał tylko jedno wyjście, żeby był święty spokój. Aczkolwiek jeszcze tutaj jest taka sytuacja, że te wszystkie kostki energetyczne, które mamy, też będziemy musieli skonfigurować, bo o tym zapomniałem, w sposób taki, żeby nie akceptowały w żadnym przypadku już sygnału redstone'owego, bo inaczej na przykład by się mogły zawieszać ze sobą. Dobra, teraz umieszczamy plate'a w ten sposób. To w ogóle choć może zrobimy z tych coverów, tak naprawdę to nawet możemy użyć całych bloków wbrew pozorom, bo tu jest fajniej i łatwiej i w ogóle. Toggle latch ląduje w tym miejscu. Co to jest? Not gate? Co to jeszcze robi not gate? A, bo skraftowałem dwa, a miałem jeden z magazynu. Dobrze i teraz trafiliśmy chociaż w reaktor. Tak, trafiliśmy w reaktor. Kończymy nasze okablowanie tego układu w ten oto sposób. Tenę. No i jak to będzie działało? W momencie, kiedy tutaj będzie stan low i tutaj będzie stan low, ten cały output ma być w ten oto sposób. Czyli tak, kurczę. No to może by od razu przeciągnąć taką wirtualną kreskę i zasilić również od razu z miejsca wejście naszego reaktora. Czyli powiedzmy, że to zdemontujemy. Ja się później tutaj kabelkami pobawię trochę dogłębniej. To nie będzie taka prowizorka, ale w międzyczasie to, co tutaj mamy, może być i to jak najbardziej działa. I będzie trzymało nasz reaktor włączony, on będzie chodził i będzie ładował nasze kostki. A w momencie, kiedy to się naładuje, czy to się w ogóle będzie ładować? Muszę, wiecie co, chyba wskoczymy na mój świat testowy na chwilę, która jest 10 minut. Już prawie się odcinek kończy, to ja tego nawet nie zdążę załadować. To będziemy musieli zniszczyć zdecydowanie i w tym miejscu. No dobrze, że się zmieściliśmy przed ścianą. I w tym miejscu dołożyć dwa brakujące energy cele. Będziemy mieli taką ścianę bateryjną. To jest zdecydowanie dobry pomysł. Bo szkoda, że się tych lamp nie dało zrobić.
Tak, troszkę szkoda. A może by je przełożyć w jakieś inne miejsce? Nie. To będzie za dużo problemu. Fajnie by to wyglądało, ale niestety będzie za dużo problemu. Więc chodźmy na świat testowy, gdzie to jest trochę mniejsze. Mam nadzieję, że wy to jakoś widzicie wszystko fajnie. I to jako tako działa. Czy czegoś nie zapomniałem? No dobra, w każdym razie tak. Jeżeli tu będzie. Dobra, chodźmy na świat testowy, bo tutaj nie widać. Witajcie na moim świecie testowym. O, taki wycinek mapy, tu się dzieją różne dziwne rzeczy. To jest prototyp, pierwszy działający. Zasada działania systemu jest dokładnie identyczna jak to, co zbudowałem, bo tu już jest taka wersja trochę bardziej złożona. Zasadniczo, w momencie, kiedy obydwie kostki są naładowane, sygnał jest pusty, prawda? W momencie reaktor nie działa i tak dalej. W momencie, kiedy podłączymy do niego coś, co będzie z niego zacznie wysysać energię. Potrzebuje większej kostki energetycznej. Energy cell. Może być redstone energy cell. Dobra, ta kostka zacznie wysyłać energię z naszego obwodu. W momencie, kiedy reaktor jest wyłączony, zacznie. No to coś, kurde, widzę, jest nie tak. To się nie powinno świecić. Oj, czuję jakiegoś baga. Się nie powinna świecić. Coś. Energy cell. Czyżby się za chwilę miało okazać, że będziemy mieli jazdy z systemem? No dobra, ten energy cell jest pełen. Jak widzicie, obwód się nie świeci. Ten nie jest pełen, dlatego się zaczyna świecić. Ach. Dobra, widzę, będą z tym jajca. Będą z tym jajca, to się będzie zawieszać, bo się baguje, bo się nie odświeża. Oj, oj, oj. Może na załadowanym czaku to będzie działało jak trzeba. Tego się będziemy trzymać. Więc ogólnie w momencie, kiedy ten cały obwód się zaświeci, z bramka AND wyśle sygnał tutaj do tego latacza, który zapali nam reaktor. W momencie, kiedy te dwie kostki się naładują, bramka AND. Ta bramka przestanie działać, ponieważ ten energy cell, ten gate zgaśnie oraz ten gate zgaśnie, czyli ten sygnał, który w tym miejscu by się znajdował normalnie, jest już nie, nie o, właśnie widzicie, zgasło, jest zgasło i w tym momencie wchodzą te dwa negatory, które sprawiają, że ta bramka AND wysyła opóźniony odrobinę sygnał jeszcze raz do tego tugelacza, który go wyłączy. Żeby nie skłamać, spróbujmy jeszcze to. Aha, taki jesteś wredny typ. Dobra, będziesz wysysał. No i tak dalej, i tak dalej. Ten tugelacz zaskoczy tylko w momencie, kiedy będzie stan low i tutaj, a zostanie wyłączony tylko wyłącznie, kiedy pojawi się stan high tutaj i tutaj. Tak, oczywiście z opóźnieniem. Musi być ten opóźniacz, bo inaczej będziemy mieli problem. No po prostu za szybko się ten sygnał przełączy i ten tugelacz może nie zdążyć, dlatego żeśmy wprowadzili dodatkowe opóźnienie. Jakieś pytania? No dobra, to w takim układzie myślę, że to już będzie wszystko w tym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii. Mi nie pozostaje nic innego, jak wszystkie te kostki tutaj mozolnie skonfigurować, żeby nie akceptowały sygnału redstone'owego oraz wejścia i wyjścia w kolejności takie, żeby były prawidłowe, żeby jedna ładowała drugą. Ten cały zbiornik, powiedzmy, magazyn energii, ta bateria, ona no, posiada. Powiedzmy swoją jakąś tam pojemność. Obawiam się troszkę o jej wydajność. To jest tylko 800, mimo wszystko tego, że jest tyle tych kostek, to jest tylko 800 RF-ów na tick. Tam te lasery coś nie domagały, aczkolwiek one były wstawione na tych takich śmiesznych kablach, które mają przepustowość tylko 200 RF-ów. Myślę, że mógłbym próbować to za chwilę przetestować, jaką to posiada maksymalną wydajność. A propos, wykorzystamy trochę naszą lotną uprząż, żeby sobie popróbować. Po co ja tu przyszedłem?
A, energy cele dodatkowe muszę zrobić. No tak. No ja muszę po prostu skonfigurować w tej chwili tą baterię. System logiczny sterowania reaktorem już jest działający. On już funkcjonuje. On już funkcjonuje, ale jeszcze muszę go potestować, czy się nie będzie wieszał tak jak na moim świecie testowym, bo to będzie po prostu porażka, jeżeli coś takiego będzie miało miejsce. No niestety nie mamy takiego fajnego bloku, który by nam tym sterował w taki sposób, jak to robił Ender.io Redstone. Plum, 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 plum. Raz, dwa. Dobrze. No i trzeba się będzie trochę pogimnastykować. No w najgorszym wypadku coś innego wymyśli. No tak, czanki są załadowane, ale serwer się startuje automatycznie. Zobaczymy, zobaczymy. Dajcie znać, co myślicie na ten temat w komentarzach. No i ogólnie jakieś propozycje, sugestie, lepsze pomysły może. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii. Cześć!